76 lat temu młode polskie państwo stanęło ponownie w obliczu utraty niepodległości. Wojska bolszewickie, nasycone opętańczą ideologią, stanęły pod Warszawą. Z ogromnym wysiłkiem narodu zorganizowano i wyposażono Wojsko Polskie. Stanęło ono do walki i wygrało, przeganiając najeźdźców. Bitwa warszawska została wygrana. Uchroniliśmy nie tylko nasz kraj, ale całą Europę przed bolszewikami. Europa powinna nam być wdzięczna. Dzień zwycięskiej bitwy 15 sierpnia ustawowo uznany został za święto Wojska Polskiego, które również przez wiele minionych lat walczyło na wszystkich frontach II wojny światowej. Dzisiaj w naszym mieście, jak co roku, obchodzimy to święto. Od wczesnego dzieciństwa uczą nas szacunku dla munduru. Od przedszkola mówi się o tym, że polscy żołnierze to wielki kawał polskiej historii. Nauka historii to przeważnie daty największych bitew. Do dziś pewnie, gdyby każde z nas przymknęło oczy, to powrócą te najważniejsze daty. Bitwy pod Cedynią, pod Grunwaldem, czy bitwa o Warszawę, ta, której rocznicę dziś obchodzimy. Wojsko to nasza opoka. Wojsko to nasze poczucie bezpieczeństwa. Uczą nas, że żołnierzom należy się najwyższy szacunek, że należy się nasza estyma, nasze pochylenie głowy w takich chwilach jak ta. I tu wyrazami szacunku powinnam dziś zakończyć, ale niestety nie mogę. Musi być kilka słów goryczy, bowiem ani w dzieciństwie, ani w młodości, ani w moim dorosłym życiu nigdy nie spotkałam się, podobnie chyba jak większość z nas, z taką sytuacją, kiedy polskiemu żołnierzowi odbiera się godność, kiedy polskiemu żołnierzowi odmawia się prawa do szacunku, kiedy polską armią zaczyna grać się politycznie. A tak nie powinno się dziać. Armia powinna być poza polityką. Armia powinna służyć nam wszystkim. Więc może ja dziś liczę na cud trochę podobny, jak zdarzył się 97 lat temu pod Warszawą. Że jednak odłożymy na bok swary, odłożymy na bok zapiekłość, będziemy się potrafili znów nawzajem szanować. Szanować nauczyciela, szanować lekarza, szanować policjanta, szanować żołnierza. Taki cud mi się marzy.